Święta Bożego Narodzenia i rozbrzmiewa prawda o tym, że dobry Bóg do nas przychodzi. Słyszymy dzisiaj z jednej strony niezwykłe słowo obietnicy, którą żyje cały Testament, obietnicy, która wypełnia się w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, który do nas przychodzi. Ten dzień to dzień, w którym Kościół tę prawdę ogłasza na nowo, wyznaje: Bóg z nami, wielki, niezmierzony Bóg jest blisko nas, jest Emanuelem. Ale też jest to dzień, w którym Kościół zaprasza nas do tego, i to podpowiada nam Boże Słowo, byśmy wobec przychodzącego Boga przyjęli postawę otwarcia, przyjęcia. W dzisiejszym słowie możemy zobaczyć, jak różne osoby przyjmowały przychodzącego Bożego Syna. Są ci, którzy pełni entuzjazmu biegną, którzy z radością nie przejmują się nocą, chcą spotkać się z kimś niezwykłym, nie wiedzą jeszcze z kim. Pasterze zostawiają swoje trzody, żeby się spotkać, żeby być blisko. Biegną. Ale też dzisiaj słyszymy o Maryi, która po urodzeniu w cichości serca patrzy na swoje nowonarodzone dziecko, pełna zadumy, pełna medytacji. Bożego Syna możemy w różny sposób przyjmować. A jak my przyjmujemy, siostry i bracia? Czy chcemy przyjąć tę dobrą nowinę? To bardzo ważne pytanie. Dobra nowina o Bogu z nami rozbrzmiewa. Ale jak ta prawda rezonuje we mnie? Czy jest we mnie dzisiaj otwartość serca, aby tę prawdę usłyszeć? Zatroszczmy się o to, żeby mieć choć chwilę czasu, żeby usłyszeć tę dobrą nowinę. Ale też miejmy czas, żeby się nad nią zadumać, zadziwić. Ale też chciejmy przyjąć ją do swego serca. Chciejmy ją w nią uwierzyć. Boży Syn przychodzi do każdego z nas. Boży Syn przychodzi do mnie. Ta dobra nowina, którą niosą te święta, jest dla każdego z nas. Przyjmijmy ją, proszę. Pozwólmy, żeby w nas zagościła. Dobra nowina rozbrzmiewa. Co my z nią zrobimy w te święta?